Fundusz Sprawiedliwej Transformacji szansą dla Wielkopolski Wschodniej. Mówił podczas spotkania w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. W ramach tego funduszu Polska ma otrzymać 3,5 miliarda euro. Wielkopolska ma szansę uzyskać z tej kwoty około 800 milionów euro. Staramy się o to, aby w jakiś sposób złagodzić skutki tych ogromnych przekształceń, jakie nastąpią, jeśli wejdzie w życie Zielony Ład, czyli plan Komisji Europejskiej obniżenia emisji w Europie. My przygotowujemy się do tego, aby w ramach tej kwoty przygotować takie projekty, propozycje, taki plan, aby jak najbardziej złagodzić przede wszystkim dla mieszkańców, dla pracowników sektora energetycznego, jak również ich rodzin, wszystkich, którzy są zależni od kooperacji z tym sektorem, takie formy alternatywnej pracy, aktywności gospodarczej, aby ten proces przebiegł jak najbardziej łagodnie. Oczywiście dotyczy to również najróżniejszych form aktywności w zakresie kultury, edukacji. To jest cały kompleks spraw, które mają doprowadzić do tego, że ziemia konińska, zapominając już o tej historii wydobycia i eksploatacji węgla brunatnego w celu uzyskania energii elektrycznej, znajdzie inny scenariusz dla siebie, atrakcyjny dla ludzi, szczęśliwy gospodarczo, a jednocześnie społecznie akceptowalny. To jest jakby główny plan, który zaczęliśmy tutaj w Koninie i na całej ziemi wschodniej Wielkopolski realizować. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, i Romuald Antosik, burmistrz Turku, podpisali dwie umowy. Jedna z nich dotyczy aneksu do wcześniej podpisanej umowy na dofinansowanie projektu Pomysłowa, atrakcyjna, różnorodna, kompleksowa rewitalizacja parku miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku. Marszałek województwa wielkopolskiego o prawie 3 miliony złotych zwiększył dofinansowanie na ten cel z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Łącznie na rewitalizację parku w Turku miasto pozyskało prawie 17 milionów złotych. Jest to jeden z trzech największych projektów, jeśli chodzi o Wielkopolskę, bo dofinansowanie rzędu 17 milionów to jest rzeczywiście czołówka, jeśli chodzi o projekty rewitalizacyjne, ale też projekt jest, jeśli chodzi o jego zakres, bardzo obszerny. Chodzi o park miejski z całą infrastrukturą rekreacyjno-sportową, wieloma urządzeniami, które będą sprzyjały spędzaniu tam wolnego czasu i też całkowitą modernizacją również tej części zielonej, tak aby ona sprzyjała spędzaniu tam wolnego czasu. Natomiast drugi projekt nieco mniejszej skali, dofinansowanie ponad 500 tysięcy, to jest część obiektu, który będzie uzupełniał aktywność Muzeum Miejskiego w Turku, umożliwi zastosowanie technik ekspozycyjnych w nowej przestrzeni. W nowych salach muzealnych powstanie wystawa na bazie wyjątkowego w skali Polski zbioru kilku tysięcy negatywów pokazujących życie codzienne w okupowanym Turku i okolicach w czasie II wojny światowej.